W ostatni weekend działo się bardzo dużo, okej, okay? Odbyło się Grand Prix Vojens, wygrał je Leon Madsen i o ile samo w sobie nie jest to nic dziwnego, pewnie zastanawiacie się, na którym miejscu był Bartosz Marzlik. Przypomnę tylko, że Bartek mógł już teraz sobie zapewnić tytuł Mistrza Świata bez konieczności wywalczenia tego na torze w Toruniu podczas ostatniej rundy, która już też niedługo. A więc dla tych wszystkich, którzy jeszcze o tym nie słyszeli, Bartosz Marzlik w tych zawodach nie brał udziału, został zdyskwalifikowany. I teraz pomyślicie, za co? Za doping? Może kopnął rywala, dostał czerwoną kartkę, nie mógł brać udziału w tych zawodach? Nic bardziej mylnego. Bartek Marzlik został zdyskwalifikowany za nieprawidłowy kombinezon. I to nawet nie podczas zawodów, ok? On został zdyskwalifikowany po kwalifikacjach, bo właśnie w tych kwalifikacjach wystąpił w innym kewlarze niż powinien. Te kwalifikacje to właściwie dla większości zawodników jest taki, trening, bo właściwie jedyne co te kwalifikacje dają to, że zawodnicy mogą wybierać numery startowe i dzięki temu pola w zawodach, chociaż nie zawsze, bo to umówmy się, to nie jest duża przewaga wybrać pole, okej? Okay? Jeśli jesteś dobrym zawodnikiem, to nawet najgorszy numer startowy, nic nie da, okej? Okay? Jeśli jesteś dobry, to tych rywali z lepszych pól po prostu będziesz wyprzedzać. Niestety, albo stety, w cyklu Grand Prix istnieją takie zasady, że zawodnik musi nosić kewlar ze sponsorami cyklu, rozumiecie? Cykl ma jakichś sponsorów i zawodnicy, bo jakby Speedway Grand Prix im płaci za to, żeby eksponowali swoich sponsorów na kewlarach. Bartek po prostu, do czego się przyznał dzień później, pomylił kewlary. Była to pierwsza, jak pisał, pomyłka w jego karierze. Po prostu wziął kewlar z zawodów indywidualnych, a niekoniecznie ten z Grand Prix. One są bardzo podobne, tak naprawdę różnią się właściwie tylko sponsorami. I zamiast wyglądać tak, Bartek Marzlik wyglądał tak. Niestety regulamin jest nieubłagany, takie zachowanie jest niezgodne z regulaminem. Dlaczego? Zawodnik musi eksponować sponsorów cyklu, jeśli tego nie robi, jest to zagrożone karą 600 euro, którą nałożono na Bartka Marzlika, oraz uwaga, dyskwalifikacją w zawodach. Przepis mówi jasno, jeśli zawodnik nie będzie eksponował tych sponsorów, patrz właśnie pomyli kewlar, jak stało się w przypadku Bartka, zawodnik może być zdyskwalifikowany, ponieważ zawodnik musi eksponować tych sponsorów podczas prezentacji, kwalifikacji, zawodów, podczas podium, jeśli oczywiście na nim stanie. Chodzi tutaj tylko i wyłącznie o kwestie wizerunkowe, ok? Tutaj ze sportem nie ma nic wspólnego, sponsor płaci, sponsor żąda. I wiecie, zdanie na ten temat wyraziło wielu ekspertów żużlowych, m.in. redaktor Eleven Sports, pan Marcin Musiał. Ja ostatnimi czasy bardzo często zgadzam się z jego zdaniem i po raz kolejny muszę to powiedzieć. Co pan Musiał powiedział? Ogólnie, że ten przepis, jest do dupy. I ciężko się z tym nie zgodzić tak właściwie, bo te przepisy są bardzo mocno, mało elastyczne i niezdefiniowane. W sensie, teoretycznie za każdym razem, jeśli zawodnik nie będzie eksponował tych sponsorów, czy to trening, czy zawody, czy te kwalifikacje, należy się 600 euro, i wykluczenie. A żużlowcy to też są ludzie i według mnie te przepisy powinny być lepiej opisane. Wiecie, jak ktoś w treningu coś takiego zrobi, a w zawodach jest różnica, bo umówmy się, ten trening czy tam kwalifikacje ogląda nieporównywalnie mniej osób niż samo Grand Prix. Jeśli ktoś by zwrócił uwagę Bartkowi, założyłeś zły kewlar, nie możemy dopuścić twojego wyniku z kwalifikacji, dostaniesz najgorszy numer i byłoby właściwie po problemie, może jakąś karę finansową by dostał. Umówmy się, dla Bartka z Marzlika to akurat nie byłby problem. Należy zadać sobie pytanie, czy cykl Grand Prix stracił bardziej wizerunkowo, jeśli Bartek założył ten kewlar z logiem Orlenu, a nie ze sponsorami cyklu, aniżeli to, że Bartek w tych zawodach w ogóle nie wystąpił, a on również bardzo mocno reklamuje ten cykl, w końcu jest trzykrotnym mistrzem świata. I umówmy się, ze sportem to nie ma nic wspólnego, tutaj chodzi tylko o wizerunek Grand Prix, i o regulamin, którego trzeba przestrzegać. Jeśli ktoś oglądał moje starsze filmy, to wiecie, że ja bardziej jestem za tym, żeby niekoniecznie kurczowo trzymać się tego regulaminu. Na przykład w przypadku słynnego meczu z Gorzowa z 2012 roku, że czasami lepiej dla rywalizacji, dla kibiców, dla widowiska, dla dyscypliny jest troszeczkę nagiąć ten regulamin, i w tym przypadku na przykład dopuścić Bartka. To by było moje zdanie, jak i wszystkich pewnie Polaków, a jak się okazało, nie jest to takie proste. Już pół polskiego społeczeństwa żużlowego wysnuło teorię, że specjalnie to zrobiono, żeby Bartek nie mógł wystartować, dzięki czemu być może emocje większe będą na motoarenie, ponieważ teraz Bartek ma mniejszą przewagę w klasyfikacji generalnej. Przed zawodami w Vojens Bartek Marzlik miał przewagę nad drugim Fredrikiem Lindgrenem 24 punkty w klasyfikacji generalnej. Po zawodach w Vojens ta przewaga zmniejszyła się już tylko do 6 punktów nad Fredką. I o ile w przypadku takiej wielkiej przewagi Bartka przed tą rundą, ten skandal może jakoś przejdzie bokiem, ale jeśli Bartek miałby mniejszą przewagę nad Szwedem, realnie wypacza to rywalizację i to nawet nie delikatnie, a nawet bardzo mocno.
bo jeżeli Bartek miałby mniejszą przewagę punktową, albo nawet lepiej, jeśli by nie zdobył, czwartego mistrza świata właśnie przez ten incydent, oj, to myślę, że połowa żużlowej sceny krzyczałaby bardzo głośno. Pomijam już fakty organizacyjne, że organizatorzy pozwolili Bartkowi w tym keblarze wystąpić w kwalifikacjach i jeśli wierzyć samemu zawodnikowi, to dowiedział się przed zawodami zaraz, że no jednak w nich nie może wystartować, został zdyskwalifikowany. Przeczytam wam teraz krótki fragment oświadczenia Bartosza Zmarzlika, dlaczego stało się tak, a nie inaczej, także posłuchajcie. Kilkadziesiąt minut przed rozpoczęciem treningu brałem udział w akcjach marketingowych, które skończyły się krótko przed kwalifikacjami. Wracając do busa, odruchowo wziąłem kevlar, który okazał się tym niewłaściwym. Pomimo mojego błędu zostałem dopuszczony do treningu przez arbitra zawodów. Zarówno przed, jak i w trakcie, czy po kwalifikacjach, nikt nie zgłaszał jakichkolwiek problemów, co oczywiście mnie nie usprawiedliwia. Na zawody miałem przygotowany już właściwy kevlar. O decyzji przewodniczącego jury zostałem poinformowany krótko przed zawodami, a odwołanie niestety nie przyniosło żadnych efektów. Nie zostałem ostatecznie dopuszczony do zawodów. No i tak jak powiedział redaktor, musiał strój, w jakim występują zawodnicy w skokach narciarskich, czy na przykład w pływaniu, no daje ogromną przewagę. No sam jestem fanem skoków narciarskich, oglądam często, te dyskwalifikacje zdarzają się właściwie na co dzień. W przypadku żużla no nie jest to takie powszechne. No i to po raz kolejny sprowadza się do tego, że sportowo to nie miało żadnego znaczenia. Kevlar akurat w żużlu nie jest aż takim dodatkiem dla zawodnika. Tu chodzi tylko i wyłącznie o kwestie marketingowe, wizualne. No, sytuacja trochę jest kuriozalna, nie ma co się czarować. Kiedy ja usłyszałem w radiu o tym, że Bartek jednak nie wystąpi w tych zawodach przez kombinezon, miałem takie what the hell? Pozostaje tylko mieć nadzieję, że Bartek w ostatniej rundzie tegorocznego cyklu w Toruniu po prostu zwycięży, albo będzie mieć po prostu więcej punktów niż Fredka Lindgren, bo jeśli tak się nie stanie, to tak jak powiedziałem, no, będzie grubo. Więc takim wnioskiem na dziś, z którym chcę was zostawić, jest to, żeby nie wypaczać rywalizacji, żeby ten regulamin faktycznie nie zabierał nam widowiska, bo tak jak mówię, sportowej przewagi ten kevlar mu nie dawał, tak naprawdę to nie ma nic związanego z tym. Plusem z tej sytuacji, ale właściwie chyba tylko jedynie dla cyklu Speedway Grand Prix, no bo nie dla Bartka, będzie jeszcze większa zacięta walka właśnie na motoarenie, że może losy mistrzostwa rozstrzygną się w ostatniej rundzie, być może w ostatnim biegu, no wiadomo, lepiej, żeby Bartek zapewnił to sobie wcześniej. A wiem, że go na to stać, żeby nie kalkulował już na końcu, nie chciał nic udowadniać, tak? Żeby po prostu zrobił to po swojemu. No i miejmy nadzieję na to, że do takiego kuriozum już nigdy nie będzie dochodzić. Standardowo, jeśli ten filmik wam się spodobał, to zachęcam do subskrypcji kanału Czarny Sport. Pozdrawiam wszystkich wspierających, no i cóż, liczymy na ciebie Bartek w ostatniej rundzie Grand Prix i do następnego odcinka. Na razie, cześć!